Agencja Wiesław i Wspólnicy. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Tylko w Allianz na Szelongowskiej 20% taniej. Bezpieczeństwo, wiedza i wartości. Ulica Szelongowska 30, Poznań. Firma Idea Kamart zajmuje się kompleksową i specjalistyczną techniką wykonywania zabudów kominkowych oraz instalacji grzewczych pod ogrzewanie kominkowe, a także sprzedażą najwyższej klasy wkładów kominkowych firm takich jak Sparterm czy Jotul. Zapraszamy do salonu na ulicy Obornickiej 337. Firma Kami to idealne rozwiązanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą. To gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. Kami. Wyśpisz się tylko z nami. Salon Artemix. Miejsce, gdzie pasja projektowania spotyka się z ideami współczesnego designu. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze. Niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Żyjemy w tej chwili w okresie, kiedy paliwo bardzo drożeje. U nas na przykład będzie można się dowiedzieć, jak domowym sposobem można otrzymać biodiesel, paliwo. O, to będzie dużo zainteresowanych chyba. Ja myślę, że tak, a ponadto, także myślę, że to się otwiera nie tylko na rzeszy tutaj grona studenckiego i młodzieży licealnej, maturzystów. U nas na przykład na Wydziale Ogrodnictwa i Heretekury Krajobrazu będzie można posłuchać, jak można na przykład przedłużyć życie kwiatom. Myślę, że to jest kolejny ciekawy atrybut. Poza tym możemy się dowiedzieć, jak przebiega proces oczyszczania ścieków dla tych, którzy akurat w tej kwestii są zainteresowani. Jeżeli chodzi o inne uczelnie, myślę, że również bardzo duży wachlarz możliwości. Akademia Muzyczna, z tego czego słynie, można sobie zobaczyć i tam z tego, co zaobserwowałem, wystawa skrzypiec, lutnictwa, artystycznego lutnictwa. Jeżeli chodzi o Uniwersytet Adama Mickiewicza, ogrom wydziałów, ogrom możliwości od tych nauk społecznych przez nauki geograficzne. Dalej, wracając do przyrodniczego, można na przykład zauważyć, jak jest wykorzystanie lasera w lesie. Jeżeli chodzi o mapy, jak się tworzy w ogóle sylwetkę lasu poprzez właśnie zastosowanie lasera. Ja myślę, że to są takie tylko wybrane, te jedne z ciekawszych możliwości, które można usłyszeć. Cały plan jest zamieszczony na stronie festiwalamuedu.pl i tam myślę, że jeżeli jeszcze więcej szczegółów można, warto zaznaczyć to, że na niektóre z tych pokazów, z tych wydarzeń trzeba się zarejestrować wcześniej, to jest zaznaczone tam i właśnie tutaj kieruję tutaj te słowa właśnie do tych, którzy będą mieli jakieś konkretne plany, a tam właśnie widnieje taka ikonka, zarejestruj się, aby dokonali tej rejestracji, dlatego że jest bardzo duże zainteresowanie z roku na rok młodzieży i studentów. Już z zeszłego roku mam jeszcze taki widok w oczach, jak tutaj, jeżeli chodzi między Politechniką, między Przyrodniczym i wszystkimi uczelniami, naprawdę przystanki tramwajowe były pełne i tramwaje pękały w szwach, to naprawdę świadczy o tym, że zainteresowanie jest olbrzymie. To fajnie, to daje satysfakcję Wam, że tak się dzieje, że jest takie zainteresowanie. Tak, ja myślę, że to jest o tyle ciekawe, że nasza uczelnia jest na styku codziennego życia, przyrody, wszystkiego, co nas otacza, wszystkiego tego, w czym mieszkamy, po czym chodzimy. Plus do tego technologia, no nie da się ukryć, że coraz bardziej zaawansowane. Słuchajcie, a te wszystkie tematy, bo to jak rzucałeś jak z rękawa tematami, to studenci też jakby proponują, mówią co fajnego, że to by przykuło uwagę, czy to jest takie pół na pół uzgodnione? Warto również wspomnieć o tym, że jak sobie zajrzymy w ten właśnie, tak wygląda tutaj cały plan festiwalu. Warto spojrzeć, że tam jest wypisane, kto prowadzi dane zajęcia i warto zwrócić uwagę na to, że to jest tam począwszy od profesorów tytularnych, przez profesorów zwyczajnych, doktorów, po studentów. Na przykład Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma cykl paneli obcojęzycznych w języku francuskim, niemieckim, angielskim, którzy przygotowali te prelekcje studenci w porozumieniu właśnie z prowadzącymi. I tak naprawdę tematy, myślę, że wypływają z kół naukowych, których też tam gro naprawdę tworzy bardzo, bardzo ciekawe
tematy, a tak naprawdę myślę, że też grono akademicki, nauczycieli akademickich widzi w czasie wykładów, co studentów interesuje, co studentów pociąga, o co zadają pytania i myślę, że tutaj właśnie jest odzwierciedlenie tych najciekawszych, takich najbardziej drążących tematów. Na przykład u nas na uczelni będzie również na temat tego, jak co jeść, aby być pięknym, mądrym, zdrowym. Panie, zainteresowanie będzie. Tak, poza tym ogólnie myślę, że to jest tak naprawdę odzwierciedlenie zapotrzebowania i zainteresowania studentów, młodzieży i wszystkich zainteresowanych dookoła. Warto również wspomnieć, że ciekawe, myśmy ostatnio na targach edukacyjnych w Poznaniu i taki jeden pan przyszedł do nas i mówi, no wiecie co, no zróbcie coś, jesteście z przyrodniczego, a u nas już po raz kolejny trawę na stadionie wymieniają. I właśnie to jest, myślę, że między innymi takie właśnie pytania zachęcają nas do działania i tak naprawdę tych, którzy tworzą te tematy, to też inspiruje i pociąga, żeby one były ciekawe, a i odzwierciedlały po prostu zapotrzebowanie tutaj środowiska naszego. No właśnie, tak, proszę. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że Marcin, nie oszukujmy się, ogromnym zainteresowaniem zawsze cieszą się na naszej uczelni wykłady z produkcji wina i piwa, które w tym roku winiarskie odbędą się w języku francuskim. O, proszę bardzo, super. No właśnie, to jest też, że te tematy tak naprawdę z roku na rok przybywa ich, tak? Czyli tak naprawdę co chwilę o coś chcielibyśmy zapytać, tak? Co chwilę nas coś, chociażby poznaniaków tutaj interesuje, chcemy pogłębić swoją wiedzę i wy umożliwiacie, tak? Taki festiwal umożliwia, właśnie daje odpowiedź na wiele różnych pytań. Jak najbardziej, tym bardziej, że technologia zmienia się tak szybko, że rzeczywiście to jest potrzebne, żeby wznawiać co roku. Są cały czas nowe tematy. Słuchajcie, oprócz tego, że mogą przyjść studenci na taki festiwal, kto jeszcze może przyjść? Może przyjść każdy, absolutnie każdy. My staramy się jako samorząd nasz stosować taką zasadę, że nasze eventy są dla naszych studentów i przyjaciół uczelni, czyli często nawet podczas imprez plenerowych rodzin. Ja myślę, że tutaj idealnie to jest okazja, żeby również rodziny, przyjaciół, znajomych, tych, którzy nie mogą na co dzień zgłębiać tej tematyki, mogą sobie trochę egzotyczne tematy poruszać na wolnym czasie. A tematy są bardzo ciekawe, tak jak tutaj mówicie. Czyli festiwal rusza już jutro, od której godziny? Jeżeli się nie mylę, Marcin, wiesz? Od godzin porannych, w zależności. Jutro, z tego co pamiętam, jest Państwowa Akademia Nauk otwarta i między innymi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bodajże od godziny 9 do późnego wieczora trwają różnego rodzaju wydarzenia. A warto również wspomnieć, myślę, że Festiwal Nauki i Sztuki jest idealnym miejscem, idealnym wydarzeniem dla maturzystów tegorocznych, którzy jeszcze niedokładnie potrafią sprecyzować swoje cele życiowe, wybrać konkretny kierunek. Myślę, że tutaj warto wspomnieć właśnie, tutaj jest zapisane, która katedra przygotowywała dane, który wydział, która uczelnia i myślę, że tutaj to bardzo w bardzo łatwy sposób może sprecyzować dalsze plany, jeżeli chodzi o wybór kierunku studiów, a także uczelni. O, ja myślę, że tutaj maturzyści się już szykują, że są gotowi właśnie. Żeby... O, ja z tego, tak jak mówię, wracając do roku poprzedniego, naprawdę było mnóstwo ludzi i to było widać, że to jest młodzież licealna, myślę, że nawet co ambitniejsi gimnazjaliści również tutaj. Myślę, że jest też gro takich łatwiejszych tematów, ale nawet do tych cięższych, tak jak się zajrzy na stronę Politechniki tutaj w tym, to niektóre naprawdę brzmią bardzo, bardzo, bardzo egzotycznie, jak tu było wspomniane, ale myślę, że jak tak naprawdę tam sobie zajrzymy, to będzie w tak przystępny sposób powiedziane, że każdego zainteresuje, wciągnie, no i za rok już będzie też mógł sobie inne rzeczy odwiedzić, a może jeszcze bardziej pogłębić przez ten albo rok czasu. Albo po prostu za rok już będzie z waszym studentem. Tak, dokładnie. Bo zaszczepicie mu tutaj ten motyw, taki zaciekawienie. No dobrze, w takim razie jutro rusza festiwal, trwa przez 3 dni, każdy może przyjść, tak, może się dowiedzieć, znaleźć odpowiedź na różne nurtujące pytania. A czy można otrzymać taki tutaj właśnie przewodnik, katalog też na waszej uczelni chociażby? Na naszej uczelni od razu przy wejściu, z tego co kojarzę, jeszcze na parapecie leży mnóstwo tych egzemplarzy. I tak naprawdę, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, festiwalamuedu.pl to jest strona festiwalu, myślę, że tam wszystkie informacje dostępne będą, a także na pewno w dniu jutrzejszym we wszystkich miejscach, gdzie będzie się coś działo, także będzie to dostępne. Taki wszystko. Mały przewodnik, jednym słowem. Tak, mały, jak chcemy go przeczytać od deski do deski, to naprawdę trochę. Pół godziny przeglądania i wybierania tych najważniejszych rzeczy. Warto również wspomnieć to, że te wykłady, różnego rodzaju wydarzenia są powielane kilka razy w ciągu dnia, także jak komuś się nakłada jedno wydarzenie z drugim, można również przyjść na to późniejsze albo wcześniejsze. To jest dobre rozwiązanie. Poza tym jest też kilka stoisk interaktywnych, gdzie w sposób bezpośredni będziemy mogli dotknąć, zasmakować i tak naprawdę mieć taki bezpośredni kontakt z tymi osobami, nie tylko siedząc na auli wykładowej, słuchając. Jagoda, dużo mieliście pracy, tak ogólnie przy organizacji?
Znaczy akurat nasza praca będzie głównie jutro, głównie podczas tych trzech dni, gdzie nasi studenci będą raz, że kierować nieco ruchem, który mamy nadzieję będzie wzmożony, a dwa, trochę te techniczne kwestie, które nie zawsze wszystkim wykładowcom podpadają. No i oczywiście prowadzenie tych paneli, które do nich należą. Ach, no tak. No dobrze, to w takim razie bardzo Wam dziękuję, że tutaj przyszliście i przybliżyliście program jutrzejszego festiwalu. 14 już Festiwal Nauki i Sztuki. Zapraszamy wszystkich, a przede wszystkim maturzystów do tego, aby uczestniczyć. Macie na to 3 dni, różne godziny. Są, tak jak mówiłeś, powtarzane wykłady, więc każdy może bez problemu przyjść. Taki przewodnik możecie otrzymać właśnie przede wszystkim na uniwersytecie, ale też na stronie internetowej. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. No to za rok podejrzewam, że to już w ogóle będziecie musieli chyba dobudówkę zrobić, słuchajcie. Na dodatek rocznicowy, 15. Zapraszamy gorąco właśnie, również. To będzie feta. Tak. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście moimi gośćmi. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, ja zapraszam, ja właściwie już teraz też się również żegnam. Widzimy się już jutro o godzinie 18. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do jutra. Okej. Okay. Fajnie. Krótko i na temat. Super. Fajnie. Dziękuję bardzo. Dzięki.